nasze możliwości. Możliwości uzbrojenia, szybkiego uzbrojenia armii, możliwości naszej szeroko zakrojonej polityki społecznej. Czy wreszcie te tysiące, dziesiątki tysięcy już teraz, drodzy Państwo, inwestycji lokalnych rozsianych po całej Polsce. Od remis strażackich, świetlic wiejskich, poprzez drogi w miastach, miasteczkach, szpitale, żłobki, przedszkola. Wszystko to jest z pieniędzy budżetowych. Nie dajmy sobie tego zabrać. Ale jak było to wcześniej zorganizowane? Zastanówmy się przez moment, bo nie jest przypadkiem, że przez wiele, wiele lat rządów Platformy, przez 8 lat rządów Platformy, właściwie musiano ciągle łatać te dziury, ponieważ pieniądze przepływały jak przez durszlak. Pamiętacie Państwo, zamiast pogonić złodziei z mafii podatkowych, co zrobił pan Tusk? Zabrał pieniądze z OFE. Podniósł stawkę podatkową VAT z 22 na 23%. Co zrobił dalej, jak mu brakowało? Wyprzedawał majątek narodowy. Wyprzedaż naszych sreber rodowych, naszych firm, przedsiębiorstw, wyprzedawał na potęgę. Wszystko, byle tylko załatać budżet. Za mną tutaj znajduje się dzisiaj koparka. Widzicie Państwo. Świetna koparka. Na pewno się znakomicie sprawdza na budowie. Ale jak Donald Tusk żartował sobie i pytał, gdzie są pieniądze zakopane? I nie robił nic, żeby odnaleźć te pieniądze. Mimo wielu pism, które wpływały do niego, to ja mogę odpowiedzieć, że oprócz tej koparki tutaj za mną znajduje się Centrum Informatyczne Resortu Finansów. Super nowoczesne centrum zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Rozwiązań, które ręka w rękę z naszymi znakomitymi skarbowcami dokonały tego cudu podatkowego, tego znakomitego uszczelnienia podatków. Tak, tak, panie Tusk, koparką można się posługiwać na budowie, a nowoczesne państwo, profesjonalne państwo, to państwo, które posługuje się nowoczesnymi instrumentami informatycznymi. Szanowni Państwo, czy w czasach Platformy nie było jeszcze komputerów? Nie wynaleziono jeszcze wtedy systemów informatycznych? Oczywiście pytanie, na które dziecko potrafi odpowiedzieć. Były. Były. Tylko pan Tusk, jego ekipa, ekipa partaczy, ekipa dyletantów nie chcieli się w ogóle tym posługiwać. Nie chcieli zajmować się tym, co jest ważne dla państwa. My zbudowaliśmy to centrum. Byliśmy z panią minister przed chwilą w centrum w serwerowni, w innych miejscach, gdzie są super nowoczesne urządzenia. To właśnie one razem z naszymi informatykami i razem ze skarbowcami przyczyniają się do tego, że te pieniądze są odnalezione. Szanowni Państwo, wprowadziliśmy finanse publiczne w XXI wiek. Pan Tusk był jak znachor. On przykładał do systemu finansowego pijawki. No i właśnie mniej więcej tak się to kończyło. Pijawki VAT-owskie, pijawki różnych cwaniaków wysysały krew z naszego państwowego polskiego organizmu. Wystarczy popatrzeć na dane. Drodzy dziennikarze z różnych stacji, ekonomiści, zachęcam was. Ja podam tylko kilka najważniejszych. Wzrost budżetu pomiędzy rokiem 2008 a 2015 z 253 miliardy na 289. To już zaokrągle w górę, to wzrost o około 15%. Szanowni Państwo, i między rokiem 2016 a 2023, wiemy mniej więcej, jak on się zakończy, to wzrost o 115%. Drodzy rodacy, macie 15% Tuska, pijawki VAT-owskie, oszustów podatkowych, chyba całą PO jako partię oszustów, tak trzeba ich rozszyfrować. I macie 115%. Drogi gminne, powiatowe, żłobki, szpitale, przedszkola, boiska i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie nasze inwestycje są właśnie z tego. 500+, a zaraz 800+ są właśnie z tego.
One nie były zakopane nigdzie, te pieniądze. Jakby Donaldowi Tuskowi ktoś powiedział, że one są gdzieś tam zakopane na końcu tęczy, to pewnie by posłał kogoś, żeby tam szukać tego garnka ze złotem na końcu tęczy. Partacze z Platformy Obywatelskiej znali się i znają na podatkach, tak jak kot na kwaśnym mleku. Drodzy Państwo, wystarczy porównać dane. To są dane, które mówią wszystko. Ja wiem, że liczby tak nie przemawiają do umysłu, do serc ludzi, dlatego pokażemy, ile można było rzeczy zrobić za te pieniądze ukradzione, za te pieniądze utracone przez Tuska i jego ekipę partaczy. Pan Tusk chce się przedstawiać dzisiaj jako partia, która ma moc, partia, za którą jest moc. No to ja odpowiem na to dwa słowa. Otóż, szanowni państwo, właśnie to, jakie było bezrobocie w czasach Tuska, gdzie na rekordowym poziomie ponad 2,3 miliona ludzi na bezrobotnym, Tusk gonił swojego guru Balcerowicza. Jaka była bieda, a w szczególności ubóstwo wśród dzieci. Katastrofa w czasach Platformy Obywatelskiej. Podatki, no rzeczywiście, nic się nie dawało z nimi zrobić. A inwestycje lokalne, czy przypominacie sobie gdzieś te inwestycje lokalne po całej Polsce rozsiane w czasach Platformy? Bo ja nie bardzo. Nie da się, nie ma pieniędzy i nie będzie. Ja wam wójta nie wybierałem. Czy to jakoś państwu nie brzmi w uszach ciekawie? Co to oznacza? Tak, szanowni państwo, to jest partia niemocy. Tusk i jego Platforma Obywatelska to po prostu partia niemocy. 3,5-4 dni pracy w Warszawie, potem haratanie w gałę. Partia chłopców w krótkich spodenkach. Naprawdę wystrzegajmy się takich. Drodzy państwo, podatek VAT. Wzrost w naszych czasach z roku 2016 na rok 2023 o ponad 160 miliardów, to jest ponad 130%. A wzrost podatku CIT w czasach Platformy Obywatelskiej o 2% i w naszych czasach z około 30 parę miliardów na ponad 90 miliardów, blisko 200%. 2%, 200%. Zwroty podatków, czyli 2%, 200%, trochę jak porównanie mrówki do słonia chyba, prawda? Zwroty podatków, które, drodzy rodacy, widzicie na swoich kontach teraz, też świadczą o jakości, o sprawności Ministerstwa Finansów, o sprawiedliwym traktowaniu podatników, bo w czasach pana Tuska w 2008 roku było 150 tysięcy kontroli podatkowych. To, czego nie lubią za bardzo podatnicy, wiadomo. Teraz jest 22 tysiące kontroli podatkowych. O ponad 80% spadły kontrole podatkowe, a jednak system jest dużo bardziej sprawny, uczciwy i wszystko jakoś działa. Tak jest, bo nie można oddać losu swojego w ręce partaczy, w ręce partii niemocy. To jest podstawa, drodzy państwo. Chciałem z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się do tego wielkiego dzieła przyczynili. Do tego, że naprawiliśmy budżet, a wraz z budżetem mamy politykę społeczną, politykę uzbrojenia i politykę inwestycji lokalnych. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy nie utracili wiary i mają wytrwałość w realizacji tych celów. Celów, jakim są przede wszystkim budowa Polski na solidnym fundamencie, na skalę. Polski, która jest państwem sprawnym i sprawczym, państwem solidarnym. Na tej naszej trasie dotrzymanego słowa pokazaliśmy, że obiecaliśmy uszczelnienie i ono realnie jest. Dzisiaj po 7 latach realnie jest w każdym zakątku Polski widoczne, w każdym domu, w naszej polityce społecznej. To jest dotrzymanie słowa. Dziękuję wszystkim, którzy nie tylko tej wiary nie utracili, ale którzy po prostu dalej w pocie czoła pracują na rzecz tego, aby rzeczywiście nasz budżet należał do Polaków, a nie do mafii VAT-owskich, cwaniaków i oszustów. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze.
I poproszę teraz o zabranie głosu panią minister finansów Magdalenę Rzeczkowską. Szanowni Państwo, nie bez przyczyny jesteśmy dzisiaj tutaj przed budynkiem Centrum Informatyki Resortu Finansów. To jest, można powiedzieć, cyfrowy mózg resortu, przetwarzający, gromadzący dane dotyczące transakcji podatkowych i wszystkich podatników. Tutaj w tym budynku i w ramach Centrum Informatyki Resortu Finansów utrzymujemy, przetwarzamy ponad 800 różnego rodzaju aplikacji, systemów informatycznych, programów. Tu przechowujemy, przetwarzamy dane dotyczące każdego podatnika w Polsce. I dzięki temu, dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom możemy mówić nie tylko o uszczelnieniu systemu podatkowego, ale także o coraz łatwiejszej, bardziej przyjaznej i coraz wyższej jakości obsługi podatników, wszystkich Państwa, którzy nimi jesteście, ale i też przedsiębiorców. Warto tutaj powiedzieć, że dzięki pracy osób zatrudnionych w CIRF-ie, w Centrum Informatyki Resortu Finansów, możliwe są takie sukcesy, jak chociażby tegoroczna akcja rozliczeń PIT. Wielu z Państwa skorzystało, większość zdecydowana właśnie z elektronicznej formy rozliczeń i muszę powiedzieć, że osoby, ilość logowań do systemu, które odnotowaliśmy w czasie tegorocznej akcji, to jest 28 milionów, a były takie dni, wiele takich dni, kiedy mieliśmy jednocześnie zalogowanych w ciągu dnia 5,5 miliona, czyli 500 tysięcy podatników, użytkowników systemu. To naprawdę są liczby, które robią wrażenie, a i łatwość skorzystania i rozliczenia z podatku, myślę, że również każdy z Państwa może to potwierdzić, kto z tej usługi korzysta. To zasługa pracowników, zasługa centrum. Ale nie tylko to. Wspomniałam o nowoczesnych rozwiązaniach, o nowoczesnych systemach przetwarzających dane, o analityce, która tutaj jest realizowana. To są systemy, które pozwalają nam z jednej strony na uszczelnienie systemu podatkowego, tak jak powiedziałam, ale z drugiej strony na przyjazną, łatwą obsługę podatników. To uszczelnienie przejawia się oczywiście w wyższych dochodach. Dla porównania rok 2022 to jest 80% więcej wpływów dochodów podatkowych niż w roku 2016. Systemy analityczne, analityka to jest wsparcie dla uczciwego biznesu i to jest skuteczne zwalczanie prób wyłudzeń podatkowych, naruszeń prawa podatkowego. Dzięki analityce, dzięki systemom Big Data jesteśmy w stanie, Krajowa Administracja Skarbowa jest w stanie bardzo skutecznie typować do kontroli. 90% trafień dzięki analizie ryzyka. To oznacza, że z jednej strony jesteśmy w stanie odzyskać te potencjalnie wyłudzane, kradzione pieniądze na przestrzeni ostatnich 6 lat. Dzięki tym właśnie rozwiązaniom udało się odzyskać, zabezpieczyć około 108 miliardów nieprawidłowości, nienależności podatkowych, ale dodatkowo jeszcze to jest też to, że kontrole są przeprowadzane tam, gdzie jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo nieprawidłowości, a uczciwy, rzetelny podatnik, przedsiębiorca nie jest tymi kontrolami kłopotany, nie zawracamy mu, prosto mówiąc, głowy. I to też się przejawia w tych liczbach, o których pan premier mówił. 22 tysiące kontroli w dzisiejszych czasach, a 150 tysięcy kontroli w roku 2008. Ta efektywność, typowanie do kontroli, rezultaty to jest bardzo ważne i to się przejawia właśnie w wyższych dochodach podatkowych, ale i też w tej przyjazności, równych warunkach konkurencji. KAS to jest także przyjazność dla podatników. I tutaj warto wspomnieć o tym, że utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej z jednej strony właśnie przyczyniło się do uszczelnienia systemu podatkowego i to jest jeden z filarów tej reformy i nowego podejścia do uszczelniania systemu podatkowego, ale z drugiej strony też właśnie przyjazna obsługa podatników, rzetelnych przedsiębiorców. I o tym świadczą też dane. Prowadzimy badania satysfakcji klienta z wykorzystaniem systemu ankiet po wizycie w Urzędzie Skarbowym, ale także z tak zwanym tajemniczym klientem. I te wyniki świadczą również o tym, że coraz jesteśmy bardziej
lepsi, bardziej dobrej jakości usługi świadczymy, bo w ciągu 2 lat, jeżeli chodzi o ten wskaźnik satysfakcji klienta po wizycie w Urzędzie Skarbowym, to wzrósł on z 78 do 87%, a wskaźnik odsetek spraw, które można w czasie jednej wizyty załatwić w urzędzie, na czym bardzo zależy naszym klientom, też wzrósł do poziomu 85% z 77%. Także te liczby rosną i pracujemy ciągle nad tym, żeby one były jeszcze wyższe, a przez wprowadzanie przede wszystkim nowych usług elektronicznych, Twój e-PIT wspomniany, ale także możliwość otrzymania elektronicznie zaświadczenia o niezalegania w podatkach czy zaświadczenia o dochodach. To są wszystko nowe usługi, które wprowadziliśmy i warto też tutaj podziękować wszystkim, którzy na to mocno, na ten sukces mocno pracują w Krajowej Administracji Skarbowej. Ten sukces jest doceniany, bo KAS otrzymał nagrodę, taką nagrodę doskonałości w świecie cyfrowym w roku 2022, także i eksperci, i podatnicy za to KAS docenili. Ale utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, digitalizacja, analityka danych to tylko część. Trzeci filar, bardzo ważny, to legislacja. Szereg rozwiązań prawa podatkowego, które wprowadziliśmy, które pozwoliły uszczelnić skutecznie system podatkowy. Wymienię tylko niektóre, najważniejsze z nich. Pakiet paliwowy, który uporządkował obrót paliwami ciekłymi na polskim rynku. Pakiet przewozowy, czyli dobrze Państwu znany system SENT, monitorowanie przewozu towarów wrażliwych, przede wszystkim akcyzowych. JPK VAT to jest raportowanie na bieżąco danych podatkowych, które pozwala w czasie niemalże rzeczywistym reagować na zagrożenia, próby wyłudzenia podatku VAT. Rozwiązania wspierające, chroniące podatników, takie jak metoda podzielonej płatności czy lista VAT, gdzie kontrahent, można sprawdzić, zweryfikować kontrahenta, tak żeby nie być nastawionym czy narażonym na ryzyko wyłudzeń podatkowych, uczestnictwa w takim procederze. I wreszcie system STIR, czyli wiedza o rachunkach bankowych, o przepływach, to jest też przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. I docelowe jeszcze nasze kolejne rozwiązanie, obligatoryjny krajowy system e-faktur. W tej chwili można fakultatywnie z tego systemu korzystać. W przyszłym roku obligatoryjne rozliczenia i e-fakturowanie w systemie, w transakcjach business to business. To jest też duże ułatwienie, nie tylko uszczelnienie, ale duże ułatwienie dla podatników. Te rozwiązania to także jest walka z szarą strefą. Tu warto powiedzieć o tym, że w obszarze obrotu tytoniowego w Polsce jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o wykrywanie nielegalnych fabryk tytoniu. Ogólnie w latach 2018-2022 299 w Europie takich fabryk zostało zlikwidowanych, z czego 46% w Polsce, to jest 137 nielegalnych fabryk. Skuteczna walka także z nielegalnym hazardem. Ograniczenie ilości lokali takich nielegalnych z automatami do gry o 83%. Redukcja luki w tym obszarze, zarówno w obszarze hazardowym, w obszarze właśnie wspomnianym przede mnie wcześniej wyrobów tytoniowych, to aż do 5% z 17%. To naprawdę są liczby, które mówią same za siebie. 28 tysięcy zablokowanych nielegalnych stron internetowych reklamujących hazard i zapewniających takie gry nielegalne. Ale także podatek VAT. Skuteczna walka z mafiami VAT-owskimi. I tu warto powiedzieć, że te liczby, które mówią o zabezpieczonym mieniu w trakcie postępowań karnych, karnoskarbowych i postępowań karnych, to jest około 1 mld zł. To są działania, które pozwalają na wzrost dochodów podatkowych. Pan premier wspomniał, 132% wzrostu w podatku VAT, prawie 200%, 190%, jeżeli chodzi o podatek CIT. W akcyzie z 66 miliardów około złotych dochodów w roku 2016 do 80 miliardów w roku 2022 już pobranej akcyzy. To te liczby mówią same za siebie i one pozwalają nam
również na skuteczne działania, jeżeli chodzi o obniżki podatków. Bo trzeba przypomnieć o rozwiązaniach w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych. Obniżenie stawki podatkowej do 12%, podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy, podniesienie progu podatkowego do 120 tysięcy, szereg ulg podatkowych, PIT zero, którego nie płacą rodziny 4+, nie płacą seniorzy pracujący, nie płacą ludzie młodzi do 26 roku życia. Szereg ulg podatkowych w podatku CIT, obniżenie dla małych przedsiębiorców z 19 do 9%. I tak można wymieniać, bo to są te główne rozwiązania, ale celem jest także ułatwianie i obniżanie podatków, tak żeby więcej pieniędzy zostawało w kieszeniach Polaków, zwykłych obywateli i żeby mieli ten większy udział w zysku wypracowywanym przez budżet państwa i w rozwoju gospodarczym Polski. I to się dzieje na przestrzeni ostatnich lat. I wreszcie polityka fiskalna, czyli stan polskich finansów. Tutaj też dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego polskie finanse są stabilne, są bezpieczne. 2,2 punktów procentowych do PKB dług spadł w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2008-15 wzrósł 6,8 punkta procentowego. I ten spadek, proszę państwa, miał miejsce mimo tego, że nastąpiły ogromne transfery pieniędzy w związku z pomocą w czasie pandemii do przedsiębiorstw, utrzymaniem miejsc pracy, w związku z kryzysem energetycznym. Zrealizowaliśmy programy społeczne. Mimo tego PKB Polski rośnie i dług spada. Także naprawdę gospodarka się rozwija, potwierdzają to też agencje ratingowe, niezależne agencje ratingowe, które wszystkie wystawiają Polsce prognozę stabilną, potwierdzają silne fundamenty polskiej gospodarki, jej różnorodność, jej siłę do wzrostu. Szanowni państwo, trzeba powiedzieć, że uszczelnianie systemu podatkowego, efektywny wzrost dochodów rok do roku, to jest większy udział, tak jak powiedziałam, Polaków, zwykłych Polaków w tym sukcesie, jakim jest sukces gospodarczy Polski. Te pieniądze zostały skutecznie przesunięte z kieszeni oszustów, mafii VAT-owskich, z szarej strefy do budżetu i dzięki temu Polska może się rozwijać, dzięki temu mogą być realizowane i programy społeczne, i wydatki zbrojeniowe, wydatki na zdrowie, ale także wydatki inwestycyjne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani minister. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do pytań. Pan premier i pani minister są do waszej dyspozycji. Proszę tylko, żebyśmy się trzymali zasady jedno pytanie na jednego dziennikarza biorącego udział w wydarzeniu. Zapraszam państwa do mikrofonów i zaczynajmy. Piotr Witkowski, Polsat News. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy, która ustanawia Komisję do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, ale jednocześnie wysyła tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego celem sprawdzenia. Jak pan ocenia, panie premierze, te decyzje prezydenta? Prezydent mówi też o potrzebie stworzenia komisji na poziomie europejskim, tak aby badać wpływy rosyjskie na poziomie instytucji unijnych. Czy będzie pan na ten temat rozmawiał podczas przyszłomiesięcznej Rady Europejskiej czy z naszymi partnerami w ciągu najbliższych spotkań? Szanowni państwo, nie ma Rady Europejskiej, podczas której nie podnosiłbym tego wątku. Na każdej Radzie Europejskiej moim kolegom, premierom, prezydentom tłumaczę, jak niebezpieczna jest ruska propaganda. Jak sprawny jest Kreml w sączeniu swoich fake newsów, we wpływaniu na wynik wyborczy w różnych miejscach, nawet w tak potężnym państwie, jakim są Stany Zjednoczone. Pamiętamy to doskonale. W związku z tym ten pomysł o tym, aby zacząć to weryfikować w sposób pełny, techniczny, profesjonalny, jest pomysłem właściwym. Ja mam nadzieję, że tam znajdzie się wystarczająco dużo chętnych instytucji i państw, które ten pomysł podchwycą i oczywiście będę bardzo mocno mówił o tych wpływach rosyjskich i o tym, żeby zbadać je na poziomie specjalnej komisji. Zresztą też ona będzie pod wpływem Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, państw członkowskich. Nie ma się czego bać. Zachęcam naprawdę do zbadania tego. Przecież tu wyraźnie widać, że jak się uderzy w stół, to jakieś nożyce się odzywają.
Dlaczego się ta nasza szanowna opozycja, w szczególności pan Tusk, tak śmiertelnie boi tej komisji weryfikującej wpływy rosyjskie? Przecież wystarczy, gdyby powiedział, o czym rozmawiał z Putinem na molo w Sopocie czy w samolocie, o czym rozmawiali ze sobą kilka razy w sytuacji, kiedy nie było to rejestrowane, nie było z tego żadnego sprawozdania. Tak, jestem w kontakcie z panem prezydentem, rozmawialiśmy o tym i oczywiście tutaj na poziomie Rady Europejskiej będę działał, tak jak wspomniałem, zresztą już do tej pory bardzo głośno o tym mówiłem i mam nadzieję, że wreszcie państwa członkowskie zdecydują się na to, aby postawić tamę ruskiej, bardzo sprawnej niestety propagandzie. Chciałbym jeszcze powrócić do pierwszej części mojego pytania, czyli prezydent podpisał, ale jednak mimo wszystko skierował do sprawdzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Jak pan tutaj ocenia tę decyzję prezydenta? Cóż tutaj mogę oceniać? Pan prezydent podpisał i odesłał w trybie następczym. To oznacza, że Trybunał Konstytucyjny zbada tę ustawę pod kątem jej zgodności z konstytucją. Natomiast ustawa już weszła w życie. Premierze, i proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, Rafał Koski-Pap. Panie premierze, chciałem zapytać o wprowadzenie darmowych leków dla dzieci oraz osób 65+. Minister Niedzielski w weekend wspomniał, że może to zostać przyspieszone nawet od września. Czy decyzja już w tej sprawie zapadła? Kiedy ewentualnie możemy jej się spodziewać? I czy w związku z tym są jakieś szanse, żeby druga zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości, czyli 800+, zostało wdrożone wcześniej? Dziękuję. Szanowni państwo, tutaj decyzje związane z naszą konwencją programową to są decyzje kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Tutaj nie Ministerstwo Zdrowia decyduje o tym, tylko decyduje o tym całe kierownictwo polityczne. I jak tę decyzję podejmiemy, to wtedy poinformujemy o tym. Ja nie wykluczam, że jest to możliwe, ale żadne takie decyzje jeszcze nie zapadły. Wkrótce nasz wielki program społeczny 500+ będzie nazywany 800+, ponieważ jest to podwyżka tego wielkiego, wspaniałego świadczenia, które wyeliminowało pokłady biedy z różnych zakątków Polski już od 1 stycznia przyszłego roku i wyeliminowaliśmy to właśnie poprzez to wielkie działanie prospołeczne, wielkie działanie o charakterze wsparcia dla wszystkich polskich rodzin. Będziemy za chwilę analizować tę ustawę na Radzie Ministrów, następnie będziemy ją przekazywać do parlamentu, a wcześniej jeszcze cały okres konsultacji, konsultacje społeczne, analiza poprzez Radę Ministrów, przyjęcie na Radzie Ministrów, a następnie przyjęcie ustawy przez Sejm, tak jak sobie zaplanowaliśmy na naszej konwencji programowej, ul programowy, tak będziemy to realizować i przypomnę jeszcze, że ta podwyżka tego świadczenia 500+ znacząco przekracza inflację. Myślę, że troszeczkę to właśnie boli naszych oponentów politycznych, ponieważ oni myśleli, że podniesiemy może o 100 zł, może o 200 i wtedy mówiliby, że inflacja i tak była wyższa. Teraz zwróćcie uwagę, szanowni państwo, drodzy Polacy, że nie ma żadnego takiego głosu, bo oni wiedzą, że nawet gdyby negatywne, pesymistyczne prognozy inflacyjne tegoroczne się sprawdziły, to i tak ta podwyżka do 800 zł znacząco przebija całą inflację za ten ostatni okres 7-8 lat. Dziękuję, pani redaktor. Dzień dobry, Marta Kosik, TVP Info. Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do tematu komisji, która zajmie się badaniem wpływów rosyjskich. Można opisać, że po decyzji o utworzeniu tej komisji w szeregach opozycji wybuchła panika. Szczególnie nerwowa reakcja jest ze strony reprezentantów Platformy Obywatelskiej. Jak pan premier sądzi, dlaczego jest z ich strony taka reakcja? I jeszcze poproszę o komentarz do słów Donalda Tuska, który stwierdził, że ta komisja jest stworzona po to, aby Prawo i Sprawiedliwość wykluczyło go przed nadchodzącymi wyborami. I tu rodzi się pytanie, dlaczego Donald Tusk już teraz mówi o tym, że on stanie się głównym bohaterem tej komisji. Czy jest coś, o czym Polacy nie wiedzą, a on już ma tą świadomość, że on stanie się głównym bohaterem? No właśnie nie wiem. Przypuszczam, że może on coś wiedzieć więcej, skoro tak mówi. A komentarz myślę, że najprostszy jest taki. Na złodzieju czapka gore. Mierzę i zapraszam pana redaktora.
Dzień dobry, Kubka Czmarczyk, TVN24. Panie premierze, kogo pan widzi w roli przewodniczącego tej komisji i kto powinien być jako jedną z pierwszych osób przesłuchiwanych tutaj przed tą komisją? Czy wśród tych osób znajdzie się, tutaj kontynuując też pytanie koleżanki, Donald Tusk? Dziękuję. Nie mamy jeszcze, szanowni państwo, ustalonego składu tej komisji. Ta ustawa musi zostać podpisana, co pan prezydent dzisiaj, jak rozumiem, właśnie potwierdził. Czyli wkrótce, za moment, jak będzie podpisana, może już jest, tego nie wiem, wtedy natychmiast przystąpimy do prac operacyjnych czyli do wyznaczenia składu tej komisji. A kto powinien się przed tą komisją stawić, kto będzie wzywany? Komisja to określi, kto się tam powinien stawić przed tą komisją. Dziękuję i zapraszam pana do mikrofonu. Dzień dobry, Wojciech Wójcikowski, Radio SK Radom. Panie premierze, pytanie, czy o miejsce, w którym się znajdujemy, czy są plany rozbudowy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów? Kiedy prace mogłyby się rozpocząć, jeżeli miałoby to być rozbudowane? Ja zacznę odpowiedź na to bardzo ważne pytanie, a pani minister za chwilkę będzie kontynuować. Tak, szanowni państwo, tutaj, chyba w tym miejscu, gdzie stoimy, tak? Pani dyrektor, to będzie miejsce, w którym będą powstawały kolejne moduły Centrum Informatycznego Resortu Finansów, czyli bijące serce informatyczne całego naszego budżetu, całego systemu finansów publicznych. Będziemy się jeszcze dalej udoskonalać, będziemy się szkolić. Dzisiaj zresztą już w Polsce szkolą się przedstawiciele zachodniej Europy, jak uszczelniać podatek VAT, jak uszczelniać inne podatki, jak walczyć z czarnym rynkiem. I w tym miejscu, panie redaktorze, drodzy państwo, drodzy mieszkańcy Radomia, tutaj z nami są zresztą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy bardzo mocno właśnie zabiegali o to, żeby to centrum informatyczne powstało tutaj. Jest pani poseł Kwiecień, jest pan poseł Marek Suski, jest pan poseł Kosztowniak. Tutaj to centrum będzie rozbudowywane. Właśnie Radom będzie takim kluczowym centrum rozbudowy naszych technik, technologii informatycznych, naszych procedur, które będą miały jeden cel: być o krok przed przestępcami podatkowymi. To ja tylko uzupełniając, bo pan premier bardzo dużo powiedział, rzeczywiście bardzo zaawansowane są plany rozbudowy, mamy pozwolenie na budowę. Te prace budowlane już konkretne rozpoczną się z końcem czerwca. I ta cała inwestycja jest zaplanowana oczywiście na kilka lat, więc 25 rok liczymy na to, że prace ukończą się i będziemy tutaj mogli już kolejne serwery i kolejne systemy umieszczać właśnie w nowym budynku centrum, dokładnie tutaj na tej działce, na której tutaj w tej chwili stoimy, na tym placu. Nowoczesne, trzymodułowe centrum. Koszt całej inwestycji planujemy na około 200 milionów złotych. To bardzo ważna inwestycja tutaj dla Radomia, ale to jest też ogromnie i przede wszystkim ogromnie ważna inwestycja dla całego kraju, dla centrum, dla resortu finansów, dla naszych systemów, dla rozwoju tych usług, które planujemy, bo sam KSeF to jest ogromny system przetwarzający miliardy danych i to codziennie, 24/7 przez cały rok. Potrzebujemy tych nowoczesnych urządzeń, potrzebujemy miejsca bezpiecznego, nowoczesnego, w którym te urządzenia i zespół je obsługujący, zespół informatyków będzie pracował, ale chcemy też i myślimy jako kraj o rozwoju nowoczesnych usług informatycznych i na pewno to miejsce, to centrum wpisze się w całą sieć krajowych rozwiązań, właśnie serwerowych, krajowych rozwiązań odpowiadających za przetwarzanie danych. Bardzo dziękuję.